przechodźmy do tematów programowych. Wojtek, mam do ciebie pytanie, jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że Julia wypisuje się z Wyspy Miłości, znaczy odchodzi? No wczoraj w ogóle, czy dzisiaj rano jakoś się dowiedzieliśmy. Dzisiaj rano był spoiler na polsatowych. Tak, widzieliśmy to. Ogromny szacunek dla Julii, że to zrobiła, bo nie widziała tutaj na wyspie więcej już kogoś, z kim mogłaby coś szczerego zbudować. Na pewno to jest duży plusik dla Julii, że nie udaje nic, jest sobą, jest szczera. Myślę, że pozytywnie to odbieramy oboje. I, no i wielki szacun dla Julii, że to zrobiła, nie? Że nie czuła czegoś z kimś, z kimkolwiek na wyspie i po prostu postanowiła odejść. Jak odaję, widziałem, że ty napisałeś komentarz, czekamy na ciebie. Co cię skłoniło do napisania takiego Oczywiście, komentarza? Że napisałam taki komentarz, dlatego że Julia dla mnie jest wartościową, młodą kobietą i jako starsza koleżanka bardzo jej kibicowałam. Czułam z nią też więź w programie. Piękna istotka, taki nasz trochę aniołeczek. Inteligentna, jak na swój wiek też dojrzała, trzeba przyznać, czekamy na nią. Oczywiście, że czekamy i ja ją na pewno ją wyprzytulamy mocno, bo to też nie jest proste wrócić tutaj do tego świata rzeczywistego. W zgodzie, oczywiście, że pomożemy, jak najbardziej. Julia postąpiła w zgodzie z samą sobą i dla mnie szacunek. Naprawdę szacunek, bo też jest autentyczna i to trzeba przyznać. Jeżeli nie widziała kogoś dla siebie na Wyspie Miłości i nie odnalazła jej, to po co na siłę miała tam być? Dla mnie to bez sensu, także okazuje jej szacunek i czekamy na nią.